You got the touch. My name is Lo Wang. Make peace before I turn you into pieces. I'm on a roll. When the hell's breaking loose, you'll be right in the eye of the storm. I am unstoppable. I don't know about you, but I'm having fun. Holy shit. I am not a scumbag. You got the power. Whoa! That was nice! Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Bragie, a przed wami kolejny materiał z mojej premierowej serii, czyli Zagrajmy w Shadow Warrior, czyli ostra rozwałka w naszym polskim stylu. Niby japońskie klimaty, ale gra po prostu miodna i to nasza produkcja. Także najcięższy poziom trudności, szalony i zapraszam do oglądania. Strasznie, nie wiem, koty, psy srają na tych kurcze schodach i człowiek się może zabić. Coś jeszcze tutaj jest. Także na spokojnie, nie szarżujemy po schodach. Nie ma sensu. Tutaj było coś, tak? Hajsik. Tutaj coś też jest. Życie i hajsik, dobra. Coś jeszcze? No tutaj na zewnątrz był hajsik, tak? Dobra, i Maro, teraz zanim pójdziesz, zejdziesz ze schodów, bo ci ktoś tam nasra, to lepiej sobie gry zapisz. Okej, okay. I na spokojnie schodzimy. Powoluteńku. I Matthew, wiem, że to śmieszne, ale że lubię oglądać wsipad... Ja nic nie mówię, Matthew. Jeju, czy ja coś powiedziałem, czy ja się śmieję? Dobra. Czyli tu już więcej, raczej nic nie znajdę. I wsiadamy. Before we do this, I need to know your name. Oh, that's sweet. If you know a demon's name, you can control it. Is that so? That's what all the books say. There's just one problem. It is written that no human tongue can pronounce a demon's name. Try me. All right. My name is Hoji. Hoji. But it's impossible. How did you must be the one that the prophecy spoke of. Really? What else does the prophecy say? Why that the one will also leave any goddamn idiot thing you make up on the spot. Get out of my car. Ale go pocisnął. Poziom ukończony. Mamy podsumowanie. Zgony 2. Czas gry godzina, prawie 2. Zabić wrogowie 66. Działania karmy 88. Premia do karmy 21. Zadania zadawane obrażenia. Ponad 6000, prawie 700. 7000, przepraszam. Zebrane pieniądze. Znalezione kryształy ki 1 na 1, to jest najważniejsze. Zdobyte karma 88%. Osiągnięcia 2. Odkryte sekrety. Gdzieś dwa sekrety pominają. What the fuck? Muszę bardziej być, kurczę, tutaj wnikliwy. I otrzymane obrażenia. Kurczę. Ja ale nie wiem, gdzie ten sekret, gdzie te dwa sekrety. Kurczę, naprawdę szukałem. Wszędzie. No dobra. Innym razem je poszukamy. Mówiłem, żebyś chciał bambusy. No właśnie, no to jest to, że Maro nigdy mądrzejszych nie słucha, a później to się poślizgnie na gównie i zaryje morną ziemię, nie? No taka robota, Tiborku. Przepraszam, nie chciałem. Kontynuuj. Teraz będę cię ciężej, Tiborku, słuchał. Naciśnij kół, aby wykonać szybkie cięcie mieczem, trzymając broń palną. No to akurat wiem. To akurat wiem o tej podpowiedzi. Możesz przeznaczyć swoje kryształyki na nowe moce i ulepszenia. Ja się będę zastanawiał przez całą noc, więc ja pominam te dwie znajdźki. Rozdział drugi. Imprezobus.
bus came through here. Am I right? Impreza bus się przetoczył. Znajdź golema i zyskaj Nobit Surę. No okej. Okay. Ile mam w ogóle amunicji do pistoletu? No lipnie. Lipna, lipa, panie. Tiboruś. Dlatego pandy azjatyckie jedzą pędę bambusów. I potem taka panda jest pełna tajemnic. To prawda. Dobrze powiedziane. O kurwa ty! Ja pierdykam, serio? Nie no, jak mnie tutaj biją, bije mnie tutaj ten skuter, to ja to słabo widzę na tym poziomie trudności, serio. Nie, fajnie, że to wszystko można rozwalić, gorzej, że to są strasznie nieobliczalne te elementy otoczenia. Przydałaby się jakaś panda. Panda. Panda, no to dam. Dam sobie po pysku. Zobacz, czy coś tutaj jest. Jakaś znajdźka, coś. Panda. Mefio, ja mam prawie 30 lat, jak bambus dorośli też lubią oglądać. No wiadomo, wiadomo, że lubią. A tam nie mogę wejść? Nie. A tam? Nie. A tu? A później tam? Też nie. Dobra, czyli idziemy. Przed siebie. No, słyszę jakieś mędy. Ja też nie przejdę. O, trochę tych demonów jest. O! Nawet tańczą. To mam jakieś znajdźki. Pieniążki, naboje do rowerweru i tej tam woli. Coraz więcej, a na razie tak będę właśnie bawił kataną. Prawie tysiaczka mam, jeżeli chodzi o hajs. Wow! A trzeba by się trochę wyleczyć. Looks like you picked on the wrong human. Wylecz się. Ja pierdolę, serio? No nie jest dobrze, nie będę ukrywał. Chyba, że wezmę sobie ósemkę. Dobra. Dobra, weź. No może zrobimy tak? Trochę naładuję broń. Dobra, wylecz się. Dobra. Przeładuj. Okej. Ładuj. Dobra, elegancko. Dobra, może tak zrobimy. I wdupala. O, teraz mam w końcu 3 gwiazdki. Wow, no tutaj powiem wam szczerze, już było gorąco. Przeładuj. Tu już wam szczerze, bo właśnie wykorzystałem te elementy otoczenia, które mnie zabiły, ale też przez... Oj, mam punkt karmy i przez to, ale niestety też dużo obrażeń mi wbijało, bo było wokół mnie za dużo tych samochodów. I one wybuchały, nawet nie wiadomo co człowiek zrobił i jeb, po mordzie. Ja to całe życie cześć, Mefio.
Matthew, widział ktoś, jak Everest uczy krowę jeździć na snowboardzie? W dupala. No w dupala, no w dupala, no. Lepsze to niż uczyć krowę jeździć na snowboardzie. Matthew. Tiborku, pendejo, pendejo. Pendejo. Czekajcie, przewinę sobie jeszcze czat. O. Dobra, tutaj już się, powiem szczerze, robią schody z tymi przeciwnikami. O, tego skutera mógłbym rozdupcyć, ale nawet nie zwróciłem uwagi. Tu coś mi mruga. Amunicja, dobra, przeładuj. Dobra, na razie będę cały czas z tą kataną chodził, bo seria z tą amunicją jest ciężko. Ale tutaj można było te samochody wysadzić, ale tyle tych demonów było, że nie wiedziałem, co się dzieje. Dobra, punkty karmy. Punkty karmy, punkty karmy. To są kryształy. Punkty karmy to są do czego? Do zdolności? Punkty karmy, tak. Wiedza. Wygrana w walce często zależy od tego, czy wiesz, w które miejsce wymierzyć co? Cios. Daje 10% więcej obrażeń po mniejszym demonom. Pogromca bogów. Nawet najpotężniejsi z demonów mogą upaść z konfrontacji z uzdolnionym łowcą. Znaczy o 10% więcej obrażeń większym demonom. Poruszanie. Kurczę, kusi mnie to poruszanie, wiecie? Chyba, że tam... Co ja tam wcześniej ulepszałem? Szczęście? Nie. Ej, ale to ten tropiciel serc może być dobry, bo to jest całkiem dobra... znaczy dobry ten... dobry atak, tak? Może, czy umiejętność? Uzbrojony. Drobne przedmioty rzadko umykają jej twojej uwadze, znajdziesz więcej amunicji. O, może więcej amunicji, bo też czasami tych demonów jest więcej, przydałoby się troszkę tej amunicji więcej, ale mam za mało, aczkolwiek tutaj jakiś krytyczny cios jest. Mistrzowie tej techniki mogą skupić się na punktach nacisku na ciele wroga, by zadać śmiertelny cios. Masz 5% szansę na zadanie podwójnych obrażeń z dowolnej broni. Kurna, znowu to samo, że nie wiem w co zainwestować. Może więcej pieniędzy, żeby... O! Więcej pieniędzy! Jednak to jest lepsze, żeby sobie zupgrade'ować. Im więcej kasy, tym większe upgrade'y na broń, tak? No może na tym się bardziej skupię, niż na technikach bojowych. Shogomons, elo! Jak się gra w PL Samuraja? Aj, bardzo dobrze. Polskiego Samuraja, mówisz? Zajebiście, powiem ci. Naprawdę mi się mega giera podoba. Powiem ci, że wciągo. Oj, wciągo. Co tam, Matthew? Znaczy, Matthew, co tam, Shogomons, u ciebie? Jak tam samopoczucie? Gra się cudownie. Nie powiem. Byłeś w Energy Landi Maronia? Nie byłem. Przyznam się szczerze, że nie byłem. O, tam jakoś można wejść. Ale nie z tej strony. A tutaj? Jak tam wejść? W ogóle to zapisałbym grę, bo to nigdy nie wiadomo. Zapisz. A jakieś znajdźki? No dużo jest tutaj eksploracji. Dużo jest tutaj eksploracji, bardzo dużo. Tam gdzieś pominąłem jeszcze, tak dobrze eksplorowałem i kurczę, pominąłem gdzieś jakieś dwie znajdźki. Nie wiem jakim cudem, ale warto eksplorować. To jak w Doomie, widzę, że twórcy właśnie Shadow Warrior wzorowali się na Doomie, bo na Doomie też było tak, że ten... Znaczy na Doomie. Chyba nie wzorowali się za bardzo, to może bardziej twórcy Dooma wzorowali się na naszym produkcie. Bo tak pomyślę, że Doom wyszedł w 2016, a to jest 2011 produkcja. Aczkolwiek nie wiem, jak to z tymi Doomami wcześniejszymi było, ale chyba ten sam system, że im więcej znajdźkowaliście, tym większe upgrade broni czy umiejętności mogliście sobie odblokować. Chyba tych starszych Dooma też tak było. Mimo to tu się dużo eksploruje, powiem ci szczerze. Ja nie byłem Matthew, bo się boję jeździć na rollercoasterach. Powiem ci szczerze, że ja też nie jestem jakoś wybitnym fanem rollercoasterów. Wręcz przeciwnie. Brat chciał, żebym z nim pojechał, Matthew, do Energyland, i jak powiedziałem, że nie, bo się boję jeździć na Harkses. No ja nie byłem, powiem ci szczerze. NVD, dobry wieczór. Witam cię serdecznie, NVD. Co tam słychać? Jak tam samopoczucie? Witam serdecznie, dobry wieczór, NVD, hej.
Szogomu z 1,5 litra 37%. Srogą wódkę pijesz, mówisz? Ja nie wsiądę, szkoda kasy, Mefiu. Spoko giera, muszę ją w końcu przejść. Musisz. Fajne znajdki, ciekawostki ma. Oj, to prawda. Naprawdę, ja się bawię przednio, jeżeli chodzi o tą produkcję. Bawię się, słuchaj, przednio. Szogobons, naprawdę polecam. Jak na razie gra się świetnie. Duży plusik u mnie w serduszku mają. Fajne znajdźki, ciekawostki ma. No właśnie, Ghost Runner też ma dużo znajdziek z innych gier. No ja niestety nie w Ghost Runnera nie grałem. Nie miałem okazji poznać, ale na pewno w przyszłości ogram. Tylko jeszcze nie wiem kiedy. No bo tam nie wejdę. Jak tam wejść? Ty, tam jest jakiś budynek. Ogólnie nasze studio lubią dawać ciekawostki z innych gier. No tak, to prawda. No i Wiedźmin ma tak często i tutaj i Shadow Warrior też ma to samo. Już Tibor chyba nawet zauważył, że Ayane żeśmy spotkali. Nie wiem, czy to była Ayane, ale podobna. Z Ninja Gaiden, nie? No. I był taki pokój, tak? 2D. To prawda. No fajne są tutaj znajdźki, nie powiem. Oj, troszkę pieniążków więcej zdobyłem. Elegancko. No ja lubię jak jest dużo znajdziek i te znajdźki naprawdę mają sens. Nie dosyć, że w upgrade'ach, to... O Jezus. Co to jest? W upgrade'ach, to jeszcze z ciekawostek, nie? What the fuck? A to nie jest, słuchajcie, a propos ciekawostki na temat Borderlands'ów? Tak mi się z Borderlands'ami skojarzyło. Ciekawe. NVD. W końcu piątek, Dejlanku. No tak, to prawda. I NVD. Odpalam piwko właśnie. Rozkładam się przed kompem i można siedzieć do oporu. Oj, NVD. Ja tu dzisiaj siedzę. Do piątej. Ja to pierdzielę. Wkurwiała mnie ostatnio ta moja robota, że musiałem wcześniej chodzić spać, ale dzisiaj mam totalne wyjebaju. Totalne wyjebaju mam, słuchajcie. I dzisiaj gramy do piątej, nie ma, że boli. I Szogomons, co mam dziś napisać? Mam dużo gier i jestem zjebem, który jak dorwie nieważne jaką dobrą grę przestaje... Szkurcze, przewija mi się ten czat. Jestem zjemem, który jak dorwie nieważne jaką dobrą grę przestaje grać z dupy od nadmiaru gier, ale ostatnio się poprawiłem. Zazwracam, Szogobez. No spoko. No ja też mam dużo gierek, ale staram się ograniczać tak, żeby jakoś się odnaleźć w tym, bo jak też jak zasiądę do wielu produkcji na las, to też nie mam w co grać. Mam w co grać, tylko nie mam jak się skupić na tych grach, nie? Łopcie panie, a co to jest? Kurwa mać! Jak mnie zas... Ja pierdykam, no ale mnie... Próbowałem naciskać, słuchajcie, przyciski i nie dało rady, nie? Chciałem tą umiejętność sobie odblokować, ale zapomniałem jak on się odblokowuje, nie? To jest takie zamieszanie, słuchajcie, że musicie dwa razy naciskać jakiś przycisk i się umiejętności merdają, nie? Może być NVD, astralne pod... Może być art style podobne, no możliwe, że chodzi o ten, o Borderlands. Wolny weekend, ja mam wolny tydzień, przez to, że są redukcje etatów u mnie w robocie, nie? NVD. Czy poczekajcie, jak się robi tą tarczę? A i lewy. Kurczę, mi się tak pomyliło wcześniej, nie wiedziałem. O-o. Thank you.
Dobra, widzę, że większe są rangi za... Słuchajcie, widzę, że są większe rangi za... O! Sirius Sam 3! O matko, ale ten... Ale easter egg. Yeah, wow, to mi się podoba. To mnie się podoba, słuchajcie, ledwo żyję. Jak tu się leczyło? Sirius sama znalazłem. Nieźle, to mi się podoba. O, mama dzwoni? A nie, dobra, to gra jakaś. Ale mi się podoba ten easter egg tutaj z Sirius samem. To jestem normalnie ukontentowany. Nie, no i to co mówił Shogo, bo te znajdźki są fajne tutaj, te sekreciki z innych gier. Ja to szanuję za taki pomysł. Ja to za taki pomysł szanuję. Wow, i znając życie te gierki, to jestem też pewnym rodzajem nawiązań. AC to get. To jedyne co... Jedyne co mi się rzuca w oczy, to ten Sirius sam. Ale te plakaty... Harder... Derset. Dying City. Ale chodziło ci ten Daylanku o ten. O wolne. Zdrowie plus 5 i śmiech się. Śmiech jest zaraźliwy. Żążączka, nie? Coś w tym stylu. Hard reset to ta strzelanka. Aha, hard reset. Aha, o, widzisz. I Shogo Bones. Hot Time Miami. I Daylanku wolne, Bosch. I Tiboruś, AC to get Chlamdia? Nie pluj. Rzeżączka też. Dobra, tutaj jest jakieś przejście. O, tu mamy życie, to ja sobie wezmę. Tutaj mamy jakieś szafki. Dobra, pieniądze i naboje. Dobra, naboje to sobie wezmę, bo już trochę mam mały limit amunicji. Dobra, możemy przejść na górę. Chyba tylko na górę, chyba że coś tutaj jeszcze znajdę. Tu coś mamy. Dobra, kolejna kasa. Dobra, chyba stać mi jakiś upgrade, ale jeszcze zobaczę na jaki. Posłownie chwilkę, tylko się jeszcze na spokojnie rozejrzę. Dobra, tutaj sprawdziłem. Dobra, tu są jakieś drzwi, ale jeszcze na górę wejdę, bo tam chyba była jakaś znajdźka, tam... Znaczy, tam było wejście na górę przez ten budynek. To jest chyba ten pierwszy Shadow Warrior, przynajmniej tak wygląda. Albo mogę się mylić. Zostaw suba u mnie na YouTubie, będzie mi bardzo miło. Ja u ciebie chyba już mam, Matthew. Z tego co pamiętam. Ten plakat też mi się bardzo podoba. Chlamdia and Silpis. Dobra, to mogę rozwalić. Potrzebujesz klucza. Kurczę, tylko ja tu nigdzie żadnego klucza nie znalazłem. Chyba, że gdzieś jest w tym budynku. Dobra, życia i tak już mam na maksa. Boże, ja tutaj żadnego życia... Znaczy klucza... Nie widziałem. Straszny wandal ze mnie, ale nie mogłem się powstrzymać. Chyba, że gdzieś tutaj leży ten klucz, albo tutaj gdzieś będzie. O, mamy klucze, dobra. Klucz do kłódki. I coś tu jeszcze ciekawego mogę znaleźć. Właśnie, te pieniądze. Mamy ponad 1300 zł, tak? Moce tą bronię. Katanę chyba nie ulepszę, co? Niestety. Mam tylko jedną tutaj technikę. A jeżeli chodzi o broń, to można by było... Wydajny kurek. Koszt 2200. Przytrzymaj prawy przycisk myszy, aby zacząć strzelać szybkimi seriami, niczym rewolwerowiec z Dzikiego Zachodu. No, kusząca sprawa. Lub... przedłużenie lufy. Celność zostaje zwiększona 50%. No kurczę, to przedłużenie lufy mnie kusi, szczerze powiedziawszy.
Bo jednak celność też jest dosyć ważna. No dobra, kupmy to sobie. Okej. Już wygląda naprawdę na jakieś solidne magnum. Tiborku. Chlamydia to takie bakterie powodujące choroby narządów płciowych. Serio? To ciekawo. To ciekawo, Tiborku. Dobrze wiedzieć. Tibuś. Tibi. Dobrze wiedzieć. Jeżeli mi oczywiście nie wkręcasz. Bo głupiego to łatwo wkręcić. Wiesz o tym, Tibuś. Głupiego jak ja to łatwo wkręcić. Dobra. Panowie tutaj byli, ale zostali szybko spacyfikowani. Ja chyba nic więcej tutaj już nie znajdę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przeładuj. Tiborek. Też bym sobie w pierwszej kolejności przedłużył lufen. No widzisz? Widzisz, jakie życiowe są te upgrade'y. Half of hell rode into town to get this thing. What's so special about the Nobitsurakage? Oh, Zilla never told you? Told me what? Told me what? Hello? Też sobie przedłużył lufę. To dobre było. Tiborku, cenię cię za takie żarty. Bardzo ci, Tiborku, za takie żarty cenię. Tibuś, acid to get chlamydia znaczy tyle, co łatwo jest złapać chlamydię. A, widzisz. No właśnie, Tiborku. No właśnie. Dobra, tutaj możemy... Oj! Tutaj jest chyba jedyna droga, się tak jeszcze rozglądam za sekretami. Ja to zawsze tak mam. Ja już pamiętam jak eksplorowałem tego, jak to jest. Uncharted 4. Kurczę, wszędzie, w każdy kąt zaglądałem. Na koniec, kurczę, w podsumowaniu 5 znajdek na 30 znalazłem, nie? Coś czuję, że w tej grze będzie tak samo. Aczkolwiek tu coś jest, czy mi się wydaje? Chyba mi się wydaje. No chyba raczej tu nic nie znajdziemy, chyba że to mogę kataną rozwalić. Ale chyba raczej nie. Tu coś jest? Ale to bym się raczej wrócił, także to nie ma sensu. To idziemy dalej. Dobra, kolejna amunicja do rewolweru. A kaliber? Daylan? No kaliber też. Kaliber Dejlanku to na drugim miejscu. Najlepiej to na samym początku to pieniążki, dobra. Na samym początku to długość lufy trzeba obowiązkowo ulepszyć. Wiesz o co chodzi. W końcu konar musi zapłonąć. No, ten teges. Dobra, możemy zejść na dół i możemy tutaj sprawdzić. Prawdopodobnie to tutaj gra nam każe iść. No tutaj też jest. Jakieś kurcze przejście z jakimiś śladami krwi. Aha. Mamy karmę i to dosyć dużo i odkryto sekret. To tego nie mogę rozwalić. Ciekawe. Raczej chyba bronią palną tego nie rozwalę. No bo tutaj mamy pieniążki. Tutaj coś jest jeszcze. Dobra, pieniądze. Ja naboję do rewolweru. Kolejny hajs. Coś jeszcze. To ciekawi mnie, jak to rozwalić. No chyba na... Nie wiem, czy mam taką umiejętność, która by to dała dalej do rozdupczyć.
Dobra, no na razie sobie damy spokój z tym. Nie wiem jak to rozwalić. Szczerze powiedziawszy. Może później da radę tutaj wrócić i będzie można to jakoś zebrać. Daylangta. Co ostatnio daje? Tiborek to teraz z tego. Dying Light'a dwójkę. I Horizona. O, ja to Tiborka dobrze znam. Bo ja tutaj byłem, tak? Dobra, no to przechodzimy tutaj. Latarkę sobie mogę zgasić. Czy na górę mogę wejść? Nie. Tutaj przejście jest zablokowane. What the fuck? A to co? What now? Demon vultures? Dobre pytanie. Leczy się trochę. Dobra, jedziemy tak. Kurczę, niestety jest problem. Ja zaraz zginę. Dobra. Ja pierdolę, serio? Dobra. Oj, grubo było. Did she kill all these people? No, that was the demons. They're protecting her. Protecting her or massacring everything else. Apparently it's all the same to them. Oj, teraz było grubo. Myli mi się często to sterowanie, żeby naciskać te przyciski, nie? Żeby na przykład, nie wiem, dwa razy D nacisnąć, czy dwa razy A. I te bariery z tym specjalnym atakiem kataną. Niestety mi się mylą. Horizon dzisiaj Dying Light 2. No, no właśnie. No właśnie, Tiborek wie co dobre. Kurczę, nie zauważyłem tego jednego przeciwnika. Ten nowy wróg się jakiś tutaj pojawił i on nie dosyć, że walił na dystans, nie? To jeszcze nie wiem, czy on wzmacnia tych przeciwników, którzy tutaj w okolicy szarżowali. Nie mogę ogarnąć o co kaman. No ale dobra, ważne, że udało się jakoś temat ogarnąć, aczkolwiek znowu mam mało amunicji do rewolweru. Mogę sobie wykupić, ale po co, jak można zbierać na upgrade'y. Właśnie nie będzie tych upgrade'ów, to będziemy sobie kupować amunicję. Dobra, rozumiem, że tu mam przejść. Znaczy, mogłem to serce też wykorzystać, bo też było duże natężenie przeciwników. Trochę nie pomyślałem. Teoretycznie można by było zejść tutaj i sobie zdegenerować życie. O, patrzcie. O, widzicie, odblokowało się z rozwojem gry. No, weźmy sobie życie. I teraz mogę tej specjalnej umiejętności użyć. Tylko nie wiem, co się odblokowało. Po prostu to jest liczone jako sekret, czy karmy się po prostu zdobywa. Dobra, ważne, że udało się to zdobyć. Dobra, zapisuję sobie. Daylangu chyba Tiborek to gra na PC. W Horizon na pewno gra na PC. W Dying Light, znając życie i znając to, że lubi się bawić technikami i tym swoją kartą graficzną, to na PC. No i właśnie. I tak też myślałem.
Tak też myślałem. Bo to jest leczenie. A to jest tarcza. Dobra, muszę o tym pamiętać. Dobra, i teraz się odbuchł. A, bo to chyba przejście odblokowaliśmy. Tamtym kryształ. O, i tamtym. Tamtą bramą, czy jak to się tam nazywa? Tutaj mamy ten kryształ ki, tak? Dokładnie. Możemy sobie blokować kolejną umiejkę. Kryształy ki. Czekajcie, to są tak. Moce czy zdolności to były? Zdolności. Pułapka wody nam. Działa przez 4 sekundy na wrogów. Nieogarniętych furią w promieniu 20 metrów. Ciekawe. Ale znowu teraz naciskaj S, aby skupić moc. No bo to może sobie odpuszczę. Co tu jeszcze mamy? Uzdrowienie. Ożywcza rosa. Udoskonalenie techniki pozwala ci wydajniej leczyć rany. Odzyskujesz 60 punktów zdrowia. No to może być dobre. Ochronny wachlarz. Energia, jaki otacza adepta tej techniki, chroniąc go przed zagrożeniami. Przybywa na wrażenie, nie przerywają działania. To tak średnio. Co to jeszcze jest? Ochrona. A może ochrona? Smocze wytrzymałeś. Głębsze zrozumienie istoty ki pozwala odblokować wszystkie rodzaje ataków. Tak średnio brzmi. Zwierciadlne łuski. Adept tej techniki rozumie, że obrona to w istocie inna forma ataku. Tarcza ma 20% szansę na powalenie przeciwnika podczas walki wręcz. Ja mam tą tarczę, nie? Wiecie co? Chyba sobie wezmę to uzdrowienie. Dobrze więcej się leczyć, bo to się jednak przydaje. To się jednak przydaje. No dobra, no to opanuj. Okej, okay, kolejny mam tutaj odblokowaną część, może tak. Tatuażu, który symbolizuje dany upgrade. Najsik. Okej, okay, moi drodzy, w tym momencie sobie zakończymy nasz materiał z gry Shadow Warrior. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej, jakże innych serii na moim kanale. Do następnego. Cześć!